Ale jaja. Trochę sensacja przewodnicza. Łoś. 100 km od Poznania. Niesamowite. Ustawiłem fotopułapkę na wilki, które tutaj przybywają. Nagrywałem ich wcześniej. Zjadły ostatnio całego dzika postrzelonego i zostawionego na bagnach. No i na tych samych bagnach pojawił się łoś. Jak do wilków się już mogliśmy przyzwyczaić, to do łosia. W Wielkopolsce niekoniecznie. Ale ciekawe zwierzę oczywiście. No i mające teraz problemy, bo on musi znaleźć klępę. Mimo tych zapachów, feromonów, dzięki którym one się znajdują, będzie musiał trochę tutaj łazić. Ale jest, bo nagrał się kilkukrotnie, również w nocy. Nieciekawe nagrania. No ale dające informacje, że tutaj na tych bagnach cały czas przebywa. Pozdrawiam z lasu. W Polsce występują łosie. Podobno jest ich aż 10 razy więcej aniżeli wilków. Czyli około 30 tysięcy. Moim ulubionym miejscem na spotkania z tymi szybkimi olbrzymami są Mazury. Tak, tak, szybkimi. Mimo swojej nieporadności potrafią osiągnąć prędkość nawet do 60 km na godzinę. Jednakże w Wielkopolsce to dalej rzadkość, w której przebywa około kilkunastu sztuk. Głównie przez klimat, który nie jest idealny dla życia łosia, ponieważ łoś zaczyna się męczyć, gdy temperatura powietrza przekroczy 10 stopni Celsjusza. Wówczas ukrywa się w gęstwinach lub przebywa w wodzie, w której może nawet pozostać kilka godzin. Dlatego większość łosi przebywa na Podlasiu, właśnie Mazurach czy Lubelszczyźnie. Łosie obejmują bardzo rozległy teren, około 15 km kwadratowych. Choć nie są terytorialne, zmierzają długie odległości za pokarmem. Z moich obserwacji mazurskich wynika, że łosie wracające ze śniadania pokonują około 10 km. O tej porze roku, czyli zimowej, łoś powinien zjadać około 15 kg dziennie, a latem nawet do 50 kg dziennie. Są największymi współcześnie żyjącymi kopytnymi na świecie oraz największymi ssakami Europy. Ten konkretny samiec ma około 2 metrów w kłębie i ponad 3 metry długości. Jego waga może osiągnąć nawet do 700 kg. Łosie zaliczane są do grubej zwierzyny, objętej okresem ochronnym. W Polsce od 2001 roku obowiązuje moratorium, czyli zawieszenie polowań i całoroczny okres ochronny. O mazurskich łosiach i ich zwyczajach nagram osobny film, a teraz wracamy do łosia z Wielkopolski i cudownego miejsca, w którym udało mi się nakręcić wiele przepięknych kadrów i ciekawych zachowań zwierząt, które zobaczycie w kolejnych filmach. Dlatego zapraszam do subskrypcji, dzwonka, aby otrzymać powiadomienie, kiedy się ukażą. Wielkość tego łosia można porównać właśnie z innymi mieszkańcami lasu, nagranymi dokładnie w tym samym miejscu. Strumyk, który wyszedł, płynie dopiero od 2 miesięcy, ponieważ w okresie letnim całkowicie wysycha. W obecnej sytuacji roztopów i wysokiego poziomu wód gruntowych, zarówno sam strumyk, jak i okolica, stworzyły dookoła rozległe bagna, które właśnie odwiedził ten konkretny łoś. Jego głównym problemem obecnie to wilki oraz kłusownicy. No i odszukanie żony w Wielkopolsce. Pokarmu ma pod dostatkiem. A teraz zapraszam Was do krótkich kadrów zapowiadających kolejne filmy o mieszkańcach z mojego ulubionego lasu.
Zobaczcie, jak się zmienia ten strumyk. To jest cały czas to samo miejsce. Odwiedzane przez żurawie. Sarenki, samotnika, kozły, daniele, dziki, wilki, borsuki, wiewiórki, jelenie. Podglądam te zwierzęta od kilku lat i obserwuję, jak rosną i jakie mają przygody, o których opowiem w kolejnych odcinkach. Ale na szczególną uwagę zasługuje ten cielak, który dosłownie urodził się kilka godzin temu, oraz jego mama, z której to brzucha słychać nawoływanie drugiego jego brata lub siostrę. Muszę to jednak sprawdzić i być przekonany, czy faktycznie jest to możliwe. Jeżeli tak, to byłoby to cudowne nagranie niezwykłej sytuacji wśród zwierząt. Jeżeli interesujesz się przyrodą, zwierzętami czy rybami, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału. A jeśli chciałbyś uczestniczyć lub wesprzeć od 80 do 100 ekologicznych działań, możesz również dołączyć do grona osób, które mi w tym bardzo pomagają. Na Patronite Ratuj Ryby. Dziękuję serdecznie za subskrypcję, komentarze oraz uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Decyzja ma dzikie znaczenie.